Dzień dobry. Dzisiaj w ramach spotkań o regeneracji, spotkań z ciekawymi ludźmi i tym samym ekspertami w swoich dziedzinach, spotykam się z Piotrem Kuletą. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że spotykam się z osobą utytułowaną, ze sportowcem. Piotr Kuleta to przede wszystkim olimpijczyk, mistrz Europy, wicemistrz świata w kajakarstwie. Piotr, ja zacytuję, skorzystam ze ściągi. Olimpijczyk z Londynu, wicemistrz świata, brązowy medalista mistrzostw świata, mistrz Europy, brązowy medalista uniwersjady. Co jeszcze? Jestem multimedalistą mistrzostw Polski, ale te mistrzostwa Polski to jest taka drabinka do tego sukcesu, jakim są medale mistrzostw świata czy udział w igrzyskach olimpijskich. Ale tutaj te wszystkie najważniejsze moje osiągnięcia zostały wymienione. Teraz troszeczkę inna branża, ale wciąż z sukcesami. Też się mogę tym pochwalić. W stand-up paddlingu też zwyciężam w Pucharach Polski czy Mistrzostwach Polski, zdobywam medale. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać z Tobą, z osobą bardzo aktywną, doświadczoną, utytułowaną, która wie, o czym będziemy rozmawiać tak naprawdę, bo będziemy rozmawiać o aktywności fizycznej i będziemy rozmawiać o regeneracji, która chyba Twoim zdaniem też jest istotnym elementem tej aktywności fizycznej. Tak jak już powiedziałem Ci wcześniej, regeneracja i odpoczynek jest najważniejszą częścią treningu, a znam się i na treningu, i na odpoczywaniu. Tak jak każdy z nas ceni sobie dobry sen i dobry odpoczynek, czy przed treningiem, czy przed zwykłą aktywnością, czy już nie jestem na tyle aktywnym sportowcem, bardziej po drugiej stronie pracuję jako trener. Praca trenera też wiąże się odpowiednim odpoczynkiem. Piotr, jesteś trenerem, prowadzisz kajakarzy, prowadzisz osoby aktywne, osoby, które chcą coś osiągnąć, czy amatorów również. Na czym dzisiaj polega Twoja praca, Twoja aktywność? Jestem trenerem przygotowania motorycznego, pracuję ze sportowcami w głównej mierze, ale prowadzę też treningi personalne, pracuję na siłowni, pracuję z ludźmi, którzy amatorsko lub półamatorsko przygotowują się do półmaratonów, maratonów, startują w triatlonach. W głównej mierze jednak wciąż są to kajakarze, bo jestem instruktorem kajakarstwa, stand-up paddling, zawodnicy, którzy chcą się rozwijać, podnosić swoje zdolności motoryczne. Jest to bardzo młoda dyscyplina sportu, więc tutaj uczymy się tego treningu. Ja sam pływam dopiero trzeci sezon na desce w stand-up paddlingu. Taka deska SUP, tak? SUP, dokładnie SUP. W skrócie SUP, stand-up paddling z angielskiego. Wiosłowanie na stojąco. No. Prosta nazwa, prosty sport, ale bardzo ciekawy, każdemu polecam, rozwija tutaj mięśnie głębokie, świetnie wpływa na sylwetkę i na taki funkcjonalny ruch, zdrowy ruch, bo pracują, jest to sport symetryczny, pracują obie strony, także świetna i rozrywka jako w formie rekreacji, jako sport wyczynowy również. Bardzo ciekawe, co mówisz, powiedziałeś, że prowadzisz treningi dla osób, które są aktywne, chcą startować, czy startują w półmaratonach, maratonach. Coraz więcej ludzi tak naprawdę wśród nas jest tak aktywnych, startują, uprawiają bieganie wyczynowe, Ironmany również, prawda? Na co powinny te osoby zwrócić uwagę przy przygotowaniu właśnie się do startu w takich zawodach? No na pewno regularny trening to podstawa, odpowiednie żywienie, no i odpowiednia regeneracja, czyli regeneracja aktywna, regeneracja pasywna, czyli dobry sen i odpoczynek. No to są główne składowe, tak pokrótce, które wpływają na sukces i na dobre przygotowanie, na sam trening, już nie mówię o odnoszeniu sukcesów, ale żeby wykonać dobry trening, należy dobrze zjeść i dobrze wypocząć, żeby zrealizować taką jednostkę treningową. Okej. Czyli Ty jako trener przygotowania motorycznego pomagasz profesjonalistom, zawodowcom, amatorom na bardziej zaawansowanym poziomie, ale też totalnym amatorom, tak? Tak, tak, dokładnie. No, jestem trenerem przygotowania motorycznego. Dużo osób, które zaczyna przygodę w ogóle ze sportem, niekoniecznie są sporty wodne jak kajakarstwo czy stand-up paddling, ale ze sportem siłowym czy bieganiem również jestem w stanie pomóc takim osobom. Wiadomo, ta praca z takimi osobami się troszeczkę różni, ale bardzo sobie cenię i tyle, ile mogę się pochwalić tymi
efektami w krótkim czasie, że ktoś zaczyna, nie wiem, skończył 40 lat i zaczyna po prostu swoją przygodę ze sportem, gdzie wcześniej, można powiedzieć, całe życie miał zwolnienie z WF-u, jak to się mówi. Tak bywało. I tak bywało. I znam takich ludzi, którzy szczerze się do tego przyznają i cieszę się, że decydują się pójść, przyjść na trening i słuchaj, chcę się przygotować i wystartować w półmaratonie w Krakowie. Chcę i działamy, robimy plan i widzę u niego te efekty w krótkim czasie. Jest to osoba zdyscyplinowana, bo już pracuje, ma rodzinę, ma wszystko poukładane, wie jak przygotować trening, świetnie przepracuje z takimi osobami i myślę, że niektórzy sportowcy, którzy robią to zawodowo, też mogliby się od nich uczyć. Czyli od tych amatorów właśnie. Samodyscyplina, takie samozaparcie, że chcemy coś osiągnąć, tak? Dokładnie tak. Okej. Okay. A gdybyśmy weszli w szczegóły tego treningu przygotowania motorycznego, na czym on polega? Trening przygotowania motorycznego możemy, dzięki temu treningowi możemy zbudować siłę, szybkość, wytrzymałość, wszystkie aspekty, które składowe, które są nam potrzebne w danej dyscyplinie, tak? Jeśli przygotowuję sprintera, będą to treningi siłowe i szybkościowe. Jeśli przygotowuję maratończyka czy triatlonistę, będą to treningi wytrzymałościowo-siłowe. Takie w głównej mierze ja preferuję z racji wykonywanej dyscypliny. No ale też mam największe doświadczenie w tym, tak? Teraz mam przyjemność pracować z Szymonem, który startuje w sprincie, będzie brał udział w Mistrzostwach Świata, które rozgrywają się w Bydgoszczy, więc jest to dla mnie świetne wyzwanie i nowe takie doświadczenie, ale cieszę się, że robi te postępy. W ubiegłym roku został mistrzem Polski, także dziękuję bardzo. Także cieszę się, że moje doświadczenie, jakie zdobyłem podczas pracy w reprezentacji i wielu osiągnięć, które sam zdobyłem swoją ciężką pracą, ale i moje wykształcenie, czy na studiach, czy kursach, pozwala rozwijać się tak wszechstronnie, tak jak słusznie zauważyłeś, i amatorom, i sportowcom. Naprawdę godne podziwu jest to, że ty, jako osoba młoda, ale z sukcesami, z medalami, masz osoby, z którymi pracujesz i one już mają swoje sukcesy, mają swoje tytuły. Tak, ogromnie mnie to cieszy, bo mogę się pochwalić sukcesami. Moi zawodnicy zdobywali medale Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Tak jak powiedziałem ci wcześniej o Szymonie, który jest mistrzem Polski z ubiegłego roku. Także no, mam się czym chwalić i nie chciałbym tutaj zaprzeczyć jakoś snobistycznie, że się przechwalam, ale no, na tym polega też praca trenera, tak? Na efektach, no, jako sportowiec sam od siebie wymagam i tego wymagam też od moich podopiecznych. No, jeśli ktoś do mnie przychodzi na trening, wiadomo, ktoś przychodzi, żeby poprawić sobie sylwetkę czy osiągnąć jakieś efekty zdrowotne. Ale no, jako sportowiec zawsze będzie we mnie ten ząb rywalizacji, więc lubię, jak ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, chcę się przygotować tu, chcę wystartować tu, czy chcę poprawić życiówkę w maratonie czy półmaratonie. I to mnie bardzo cieszy. No i cieszę się, że mam tak szerokie doświadczenie i takie osiągnięcia i zarówno wśród amatorów, i zawodowych sportowców. To świetne, że potrafimy sobie te cele wyznaczać. To nie tylko sport, tak? Czyli chcę osiągnąć jakiś czas, życiówkę, medal, ale w biznesie czy w życiu prywatnym mamy cele, to chyba łatwiej też się do nich dąży. Tak. To co powiedziałem i tu troszeczkę odwrotnej sytuacji, że pracuję ze sportowcami, których ja jako trener, przychodzi do mnie młody zawodnik, ja go uczę, słuchaj, dobrze zjedz, dobrze się wyśpi, zrób trening, porozciągaj się, poroluj, skorzystaj z sauny, z odnowy biologicznej. To osoby, które już, tak jak mówiłem wcześniej, już pracują w korporacji, mają własne rodziny, mają poukładany, poszufladkowany czas na trening, na sen i to no jakby życie zmusiło ich do tego, nauczyło ich i oni są świetnym też przykładem, że realizują trening. Ktoś, jeśli zajmuje się tylko sportem, sportowiec mówi, no dzisiaj pada, no to ale jutro miałem wolne, to mogę sobie zrobić ten trening. Osoba, która pracuje, mówi, no słuchaj, jest trening w planie, ja go wykonuję, tak? Jest odnowa biologiczna, ja no idę. Trener polecił, pokazał, robię to, bo chcę to osiągnąć, więc mówię, te osoby, amatorzy, jak się to często mówi, wcale nie odbiegają swoim zaangażowaniem od zawodowych sportowców.
To cieszy, że jednak mamy jako społeczeństwo to samo zaparcie i potrafimy dążyć do celu w sporcie, w tej naszej aktywności fizycznej. Z jednej strony mamy aktywność fizyczną, mamy trening, powiedziałeś już, że tam pojawia się też element tej regeneracji. Jak ważny, jaką część tego przygotowania takiego motorycznego powinna zajmować regeneracja, dobra regeneracja? I co ona daje? Dwa pytania w jednym. Dobra regeneracja na pewno daje nam odpowiednie przygotowanie do treningu i do udziału w zawodach. Idąc do pracy też muszę się dobrze wyspać, żeby odpowiednio pracować. Sen jest najbardziej naturalną formą regeneracji podstawową. Do tego dochodzą jeszcze aktywne formy regeneracji, jak stretching, rozciąganie, rolowanie, sauna, morsowanie. Na razie ekstremalne temperatury tutaj, zimno, ciepło, bardzo dobrze wpływają na to, że nasze mięśnie odpowiednio się regenerują. Wszystkie formy, które wymieniłem, jest wiele innych, jak na przykład komora hiperbaryczna, multum tego już mamy. Wszystkie są bardzo dobre, no ale tak jak zauważyłem, najbardziej podstawową i naturalną formą regeneracji jest sen. Dobry sen pozwala nam się najszybciej zregenerować. Mało tego, ja jako sportowiec wyczynowy, no po prostu zajmowałem się tylko sportem, nie chodziłem do pracy. Rano zaczynałem od śniadania, trening, przerwa, trening. No i w tej właśnie przerwie pomiędzy dwoma treningami zawsze ucinałem sobie drzemkę. I czy psycholog sportowy, czy trener, który mnie przygotowywał, trener reprezentacji, zawsze mówił, jeśli masz ochotę się zdrzemnąć, to nie walcz z tym, tylko po prostu, bo to jest, twój organizm tego potrzebuje, tak? Ty, żeby się zregenerować, musisz się wyspać i tego mi brakuje osobiście teraz w pracy mojej, gdzie na co dzień muszę spędzić te 8-10 godzin w pracy i nie zawsze jest czas na taką drzemkę. No ale tak, regeneracja to podstawa do odpowiedniego sukcesu w pracy czy sukcesu w sporcie. Uprzedziłeś moje pytanie o najskuteczniejszy sposób regeneracji. Zacząłeś mówić o śnie, jak jest ważny, o drzemkach w trakcie dnia. Powiedz, czym dla Ciebie jest taki dobry, zdrowy sen, który pozwala Ci się zregenerować? Jak on u Ciebie wygląda? No, staram się minimum te 7 godzin dziennie spać. No, nie dziennie, ale nocą. No to jest, mówię, najlepsza forma dla mnie regeneracji. Jako sportowiec korzystałem właśnie z drzemek, wcześniej jako na obozach reprezentacji. Później założyłem rodzinę, miałem dwie małe córeczki, które też zawsze po obiedzie naciągałem na drzemkę i to często ja miałem je położyć do snu, a one kładły mnie. No ale myślę, że wszyscy byli zadowoleni, bo i mama trochę miała spokoju, a dzieciaki raz ze mną, ja byłem zregenerowany i gotowy do treningu, a dzieciaki były wyspane. No mówię, sen to naturalna forma regeneracji. Mówię, każdy powinien dbać o ten sen. Mówi się o takich, nie chcę już tutaj cytować, kto to powiedział, ale o takim dzieleniu czasu 8-8-8, czyli 8 godzin pracy, 8 godzin dla siebie i 8 godzin snu. I tutaj mamy dobę, która tak według takiego schematu najlepiej jakby wpływa dla nas, na nasze ciało, na naszą regenerację. Bardzo fajna zasada, 3 razy 8. Myślę, że w dzisiejszych czasach ludziom, którzy pracują, trudno mimo wszystko byłoby ją wdrożyć w życie, ale ja spróbuję. Oczywiście, polecam. Ja sam mówię o tym, ale też tutaj, będąc po drugiej stronie już w pracy jako trener, nie jako aktywny zawodnik, tych godzin pracy, rodzina i te rzeczy dochodzą, ale no mówię, cieszę się, że pracuję w sporcie, pracuję jako trener, stąd też praca nie jest dla mnie dużym obciążeniem i mogę ją traktować jako czas dla siebie. Często mogę wpleść trening czy trenować ze swoimi podopiecznymi. Mhm. Piotr, co się stanie, jeżeli w naszym cyklu treningowym, czy to amatorskim, czy zawodowym, zabraknie tej regeneracji, zabraknie snu? Automatycznie nasze wyniki sportowe spadną, tak? Nie będziemy mogli wykonywać odpowiedniego treningu. To sprawi, że nasze rezultaty, czy na treningu, czy na zawodach, zdecydowanie się obniżą, a przecież nie o to chodzi. Mówię, za saunę, kriokomorę, czy inne formy regeneracji często musimy, czy jakiś masaż często musimy zapłacić. A sen to coś, co możemy sobie zapewnić u siebie w domu,
czy gdziekolwiek i trzeba o niego dbać, bo on właśnie wpływa na nasze wyniki sportowe i na naszą aktywność, sprawia, że wyspany organizm lepiej reaguje, lepiej się regeneruje. Unikniemy na pewno kontuzji, bo przeciążony organizm jest narażony na kontuzję, a w sporcie to jest bardzo ważne, żeby te mięśnie były elastyczne, zawsze gotowe, wypoczęte. Sen sprawi, że zregenerujemy swoje mięśnie. Zdarzyła ci się kiedyś wpadka właśnie z brakiem tej regeneracji, z brakiem snu? Wpadka startowa czy treningowa? Tak, miałem taki okres, gdzie byłem bardzo dobrze przygotowany do zawodów, właśnie przed Igrzyskami Olimpijskimi. No i być może stres wpłynął na to, że moja jakość snu się pogłębiła i nie wysypiałem się po prostu. I od 2-3 dni przed samym startem w zawodach narzekałem właśnie na brak snu i korzystałem wtedy nawet z jakichś tam suplementów, czy to tabletek od naszego lekarza reprezentacji, który tam na dzień przed podał mi jakiś środek, który pozwolił mi się wyspać. I rzeczywiście spałem 10 godzin bite głębokim snem i to sprawiło, że na zawodach pierwsze dni, kiedy byłem niewyspany, niezbyt dobry wynik zaliczyliśmy, bo odpadliśmy z finału, no ale później po przespanej nocy wygraliśmy ten mały finał, ale zawsze to było zwycięstwo. Rezultat pokazał, że mogliśmy rywalizować z najlepszymi. Także no, z autopsji wiem, że dobry sen to podstawa. To pokazuje, że dobry sen, dobre spanie, wyspanie się jest inwestycją, która przynosi nam zyski w krótkiej lub w takiej dłuższej przyszłości, tak? Oczywiście, oczywiście, że tak. No. Inwestycja w sen, poświęcenie czasu na sen i zaplanowanie sobie tego dnia, żeby odpowiednio się wyspać, będzie nam procentowało każdemu sportowcowi czy amatorowi przygotowującemu się do startu w jakichś zawodach. Odpłaci się to wynikami i nasz organizm będzie mógł sięgać po wyżej, mocniej, dalej, więcej, dzięki temu, że jest odpowiednio wyspany. Czy masz jakieś sposoby, aby spać takim głębokim snem, wchodzić naprawdę w głęboką fazę, bo tylko w tej fazie, głębokiej fazie snu, nasze ciało totalnie się rozluźnia, regenerują się wszystkie, że tak powiem, elementy naszego organizmu, mózg jest obmywany z toksyn. Czy ty masz jakiś sposób, żeby długo przebywać, spać w tej głębokiej fazie snu? Moim sposobem na taki sen jest na pewno przed snem układanie sobie tego, co muszę zrobić kolejnego dnia, czy planowanie, bo często jest tak, że czasami brakuje nam dnia. Wstaję rano i muszę zrobić to i to. No i później kładę się wieczorem. Kurczę, nie zrobiłem tych zadań, które sobie, a tu jest kolejny dzień i kolejne nowe zadania, gdzieś to się nakłada i ten stres, czy myśl o tym, co mam za chwilę zrobić, wpływa na jakość mojego snu. Myślę, że nie tylko ja tak mam. Czyli świadomie ale ograniczasz sobie ilość hormonu stresu, kortyzolu, dokładnie tak? Dokładnie tak. Tutaj poziom kortyzolu, jeśli nam spadnie, no to wtedy nasz organizm się wycisza i możemy spokojnie zasnąć. Zawsze sobie szufladkuję, jak podzielić zadania, których nie wykonałem, czy muszę wykonać. I oczyszczam sobie tym głowę i dzięki temu lepiej śpię, bo gdzieś często jest tak, że może być wręcz przeciwny efekt, że zaczynam robić sobie taki rachunek sumienia, czego nie zrobiłem i za chwilę dochodzą kolejne. I jest już tyle tego, że zaczynam się stresować. No ale mówię, jestem sportowcem już nie zawodowym, ale trenowałem wyczynowo i narażony byłem na głęboki stres. Ścigałem się na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata z najlepszymi na świecie. Więc wyrobiłem sobie taką odporność na ten stres i dzięki temu mój sen, takie zadania przyziemne, skoszenie trawy czy zaprowadzenie dzieci do lekarza, nie jest dla mnie takim obciążeniem i jestem w stanie to zrealizować bez większego problemu. I nie jest to też dla mnie taka rzecz stresująca, jak udział w zawodach niegdyś, tak? Masz rodzinę. Jedna z zasad właśnie oczyszczania się takiego psychicznego przed snem, żeby spokojnie spać, mówi: nie kłóć się przed pójściem spać. Stosujesz ją? Tak, tak. No ja ogólnie z moją partnerką jesteśmy już 12 lat i raczej się nie kłócimy, wręcz kiedyś doszliśmy do tego, że chyba to nie jest do końca dobre, że gdzieś tam nie wyrzucamy sobie z tych emocji, ale
Przed snem tym bardziej. No, raczej tutaj nie ma takiego chaosu i często jest tak, że dzieci mogą nas wyprowadzić z równowagi, bo gdzieś tam zamiast kłaść się spać, biegają jeszcze po pokoju, ale to każdy to zna, kto ma dzieci, więc tylko ona, ale tutaj no, wiadomo, każdy chce się jak najszybciej położyć i te dzieciaki też chcą tego buziaczka, tego przytulenia i położenia się do snu, więc zawsze zasypiamy w ciszy i spokoju. Ja jeszcze wrócę do czasu, jaki mamy poświęcić na regenerację. Co się stanie, jeżeli nie jesteśmy w stanie poświęcić odpowiednio dużej ilości czasu na sen, a musimy trenować? Odpuścić ten trening, czy może pójść na całego, na maksa? Nie, przeciwnie. Najlepiej jest odpuścić, jeśli nie możemy podczas czasu, kiedy mieliśmy zaplanowany trening, położyć się spać i odespać tą nieprzespaną noc, czy jakiś okres, który wybijał nas ze snu, poświęcić to jakiejś formie regeneracji aktywnej, czyli pójść na saunę, pomorsować, wziąć zimny prysznic, coś, co pozwoli nam zregenerować mięśnie i odpocząć, ale będzie to działanie doraźne. Najlepszą formą zawsze jest sen, tak jak wspólnie zauważyliśmy, że jest to naturalne. Jesteśmy zmęczeni, organizmowi chce się spać, więc trzeba z tego korzystać, nie ma co z tym walczyć, wiadomo, nie w każdej sytuacji możemy sobie na to pozwolić, ale jest to dla nas informacja, że organizm jest zmęczony i musimy korzystać po prostu z formy regeneracji, jakim jest właśnie sen. W ramach podsumowania naszej rozmowy, Piotr, jedno, dwa zdania dla osób aktywnych, amatorsko, profesjonalnie, dla zawodników. Jak się regenerować, żeby być zadowolonym ze swoich sukcesów i żeby dobrze funkcjonować? No tutaj, żeby mieć dobre efekty w treningu, dobre sukcesy, tak jak powiedziałeś, musimy systematycznie trenować, bo systematyczny trening wzmacnia nasz organizm, do tego wyrabiamy sobie tą odporność i systematykę, dzięki czemu lepiej się regenerujemy. Systematyczny trening może wpływać na to, że jesteśmy przeciążeni, ale systematyczny trening paradoksalnie też działa na naszą regenerację. Adaptujemy się do wysiłku i dobrze się regenerujemy. Korzystać z aktywnych form regeneracji, czyli rolowanie, stretching, zimne temperatury, które regenerują nasze mięśnie poprzez zimny prysznic czy morsowanie, kriokomory. No i najważniejszy to sen, którym tak jak już zaznaczałem kilkakrotnie, nie możemy walczyć. Jeśli organizmowi chce się spać, to znaczy, że jest przemęczony i musimy z tej formy właśnie skorzystać. Zatem pamiętajcie, dobre spanie, dobre wyspanie się jako element regeneracji jest najważniejszym elementem tej regeneracji, żeby osiągać wyniki i dobrze trenować, być aktywnym i sprawnym. Piotr, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Życzę sukcesów dla Ciebie, dla Twojej rodziny i dla Twoich potopiecznych, których trenujesz. Bardzo dziękuję. Bardzo miło mi było gościć u Was. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo.